dzisiaj z panem doktorem habilitowanym Maciejem Woźniczką, wykładowcą nauk filozoficznych w naszej uczelni. Dzień dobry. Dzień dobry. Celem cyklu Kilka pytań do jest pokazanie wykładowców, moich rozmówców w świetle bardziej powszechnym. Stąd często pytam ich o ich wspomnienia z ich etapu studiowania. Jak wspomina pan swoje studia? Czy co pamięta pan najmilej? Może wiąże się z tym jakaś wyjątkowa anegdota, którą zapamiętał pan szczególnie? Dzień dobry. Swoje studia wspominam dobrze. To były studia w Uniwersytecie Łódzkim, pomyślane jako studia dla tych, którzy już skończyli bądź kończyli właśnie drugi kierunek studiów. Zajęcia odbywały się zwykle popołudniami. Po pracy jeździliśmy na zajęcia do budynku ówczesnego filozofii. Miało to swój klimat, miało to swój koloryt. To były czasy jeszcze poprzedniego systemu, więc studiowanie filozofii miało jakiś taki szczególny smaczek. Jak pyta mnie pan o te takie anegdotki, czy takie szczególne sytuacje, na przykład studenci filozofii mieli prawo korzystania z tak zwanych prohibitów. To były wówczas teksty zabronione do korzystania powszechnego. Trzeba było mieć zgodę dyrektora instytutu, żeby móc dostać się do biblioteki i na przykład pożyczyć książkę pod tytułem Główne nurty marksizmu Leszka Kołakowskiego, żeby zdać egzamin wtedy z marksizmu. A jeśli już jestem przy tym marksizmie, to anegdotka dotyczy sytuacji, w której zdawałem egzamin z podstaw filozofii marksistowskiej i pamiętam egzaminator, wówczas profesor Ryszard Panasiuk, zapytał mnie o przepisek do manifestu komunistycznego. Byłem skonfundowany tym pytaniem, no bo spodziewałem się trochę ambitniejszych problemów. No, próbowałem jakoś wybrnąć, ale widziałem, że mój wykładowca nie był tym usatysfakcjonowany. Udało się wybrnąć z tej sytuacji? No udało się, tak. Dostałem pozytywną ocenę, nie najlepszą, to była jedna z moich nielicznych trójek na tych studiach filozoficznych, ale też nie uważałem wówczas, że jakaś gruntowna znajomość marksizmu jest mi potrzebna do zrozumienia filozofii. Przeglądając spis pana prac naukowych i konferencji, w jakich brał pan udział, można być zaskoczonym ich mnogością. I stąd moje pytanie, z jakiego osiągnięcia naukowego w pana dotychczasowej karierze naukowej jest pan najbardziej dumny? Pytanie trudne, bowiem musiałbym w jakiś sposób sfalsyfikować, czy też zweryfikować swoją pracę naukową. Nie jest to takie proste, bo sami powiedzieliście, że dużo tego podobno jest. Gdzieś to się rozmywa, bo to po jednych pracach przychodzą kolejne i jakby trochę ten obraz nie jest taki czytelny. Ale jeśli pytacie o takie osobiste przeświadczenia, jedną z takich moich prac jest książka poświęcona metafilozofii, czyli takiej refleksji dotyczącej samej filozofii albo też dotyczącej różnych systemów filozoficznych. Właśnie dostałem od kolegi informację o tym, że jest ta książka czytana. Był akurat recenzentem jednej z prac habilitacyjnych i ten habilitant wymienia w tej książce właśnie tą pracę poświęconą metafilozofii, no wskazując, że problemy, które tam podejmowaliśmy, coś znaczyły. To takie miłe, że jakby osoby niezwiązane ze środowiskiem w jakiś sposób podkreślają wartość filozofii uprawianej w Częstochowie, bo jeszcze nie chodzi tylko o mnie, ale to była książka pod moją redakcją, a więc kilkunastu autorów, którzy również i z Częstochowy, którzy podejmowali tę problematykę. Studiuję filologię polską i nie byłbym sobą, gdyby nie zapytał pana o literaturę.
Jakie książki czytuje Pan najczęściej w wolnym czasie? Czy pomiędzy pracami filozoficznymi znajduje się miejsce w Pana biblioteczce, na przykład na jakąś literaturę beletrystyczną? No, muszę z przykrością powiedzieć, że coraz mniej, bo wyprawa filozoficzna kosztuje i to, no, starając się być profesjonalistą, sporo czasu poświęcam na lektury filozoficzne. Sam zestaw tekstów filozoficznych jest tak szeroki, że w zasadzie, no, wyczerpuje, można powiedzieć, pełne spektrum takiego doświadczenia literackiego. A gdybym miał wymienić jakąś taką pozycję, która zrobiła na mnie szczególne wrażenie, no to chyba Tolkiena bym wymienił. Ta jego trylogia, no to była taką książką, którą, no, typowo pochłaniałem, tak? To nie było żadnych złudzeń, że coś jest w tej literaturze. Czytał Pan stosunkowo niedawno, czy w latach wcześniejszych? Nie, zdecydowanie wcześniej. To jak już... To już kilka lat upłynęło już. Chciałbym poruszyć też temat samej istoty bycia wykładowcą filozofii. Czy w trakcie Pana działalności znajdowali się tacy studenci, którzy na przykład pisali kolokwia zmuszające Pana do głębszych przemyśleń natury filozoficznej? Takie kolokwia, które zawierały uderzająco nowatorskie spojrzenia i poglądy. Prace studenckie, tak. To odrębna specjalność w pracy nauczyciela. Oczywiście bardzo różne są. To można spotkać zupełnie schematyczne, prawie że, no, w jakiś sposób powtarzające idee powszechnie dostępne, ale można też spotkać prace bardziej ambitne, takie, w których to studenci starają się wyrażać siebie. To najbardziej mi się podobają takie prace. No, pewno pytacie o jakieś konkrety. No, z przykrością powiem, że nie mam w tej chwili nic na myśli, że to akurat ta praca czy ten student. To mogę tylko o pewnym takim ogólniejszym nastroju powiedzieć, który towarzyszy, że jak spotka się taką ambitniejszą pracę, no to jakoś tak mile jest człowiekowi, że dana osoba próbuje się w sposób niekonwencjonalny zmierzyć z tematem. No, po wielu latach pracy o te zaskoczenia coraz trudniej, powiem. To już, no to już doświadczenie po prostu odgrywa rolę. Jakie jest Pana hobby? Co robi Pan, gdy wolny czas pozwala odetchnąć i choć na chwilę zapomnieć o obowiązkach? Hobby. Ja jestem żeglarzem. Żeglarzem patentowym, to znaczy mam stopień sternika jachtowego i jak tylko się zbliżają wakacje, już tak w maju, jak trochę słońce przygrzeje, to myślę o tym, żeby jechać na Mazury i, no, zrobić jakiś szlak. Tak gdzieś, no, z Rucianego na przykład aż do Węgorzewa i jeszcze zawadzić o sztynort. To takie wakacyjne, można powiedzieć, hobby. Tak na co dzień to różnie jest. To nie mam jakiegoś takiej szczególnej jednej pasji, typu, że zbieram znaczki albo skręcam i rozkręcam komputery. Raczej świat mnie interesuje, no tak można powiedzieć, w różnych aspektach. Ostatnio pomagałem rodzicom na działce i takie prace właśnie związane z ziemią, z roślinnością. No, takie bezpośrednie, w których funkcjonowałem. Na naszym fanpage'u na Facebooku, fanpage'u Długość TV, poruszyliśmy temat zadania pytania któremuś z wykładowców. Zgłosiło się dwóch naszych widzów, którzy postanowili zapytać Pana o coś, co ich interesowało. Pierwszą osobą jest Pan magister Dawid Dziurkowski. Pisze on: jak powszechnie wiadomo, krzyż, oprócz tego, iż jest symbolem chrześcijaństwa, jest także symbolem cywilizacji Zachodu. Co Pan doktor sądzi
o obecności krzyży w miejscach publicznych? No, trudne pytanie i to powiedziałbym takie no, drażliwe, tak? Walczę z sobą. Jeśli chciałbyś taką odpowiedź jednoznaczną, to nie przekażę ci jej. Natomiast jeśli pytasz, no tak mnie bezpośrednio, powiedziałbym, że mam mieszane odczucia. Zdaję sobie sprawę z pewnej kulturowej tradycji, czy kulturowej formy, w której funkcjonują symbole religijne, ale też zdaję sobie sprawę, że za dużą rolę w naszym państwie, w naszej społeczności odgrywa ideologia. No niestety, to muszę z przykrością powiedzieć, że również i ideologia o charakterze religijnym. Jako filozof bym oczekiwał trochę więcej wolności, czy więcej niezależności. Z wielką uwagą przyglądałem się sprawie obecności krzyża w Sejmie. No i zobaczcie Państwo, ten krzyż został potraktowany jako symbol kulturowy, przynależności do pewnej kultury, mniej symbol religijny. Ci, którzy wówczas proponowali jakieś rozwiązanie tego problemu, jakoś przestali próbować ten problem dalej drążyć. Jeśli to jest skromne i to w jakiś sposób nie narusza odczuć innych do akceptacji, natomiast do formy, które przekraczają pewną postawę szacunku, dystansu szacunku dla innych przekonań, to nie podobają mi się. Pytanie dobre, to dziękuję, Dawid. Mamy też drugie pytanie, myślę, że troszkę luźniejsze. Od osoby anonimowej mogę tylko powiedzieć, że jest to starościna pierwszego roku analityki. Tutaj przywołuje koleżanka taką sytuację. Podobno wspominał Pan kiedyś na jednym wykładzie, że próbował zaimponować dziewczynom swoimi filozoficznymi rozmowami. I naszego anonimowego gościa ciekawią rezultaty. Rezultaty były satysfakcjonujące. Pamiętam sytuację. Chodziło o tak zwane pytania graniczne w filozofii. Chodziło tutaj o kwestie świata, istnienia świata. No takie problemy, z którymi od wieków borykają się filozofowie. To był słynny, no w cudzysłowie oczywiście, dowód na nieistnienie świata Gorgiasza. No i kiedy przedstawiałem te poszczególne tezy tego dowodu, to osoba, z którą się wówczas spotykałem, no była wyraźnie zaintrygowana i prosiła mnie, żebym kontynuował tego typu opowieści. Prosiła, mówiła, to filozofowie to są fajni ludzie, bo oni tak jakoś myślą niestandardowo, tak? Oni jakoś potrafią tak zaskoczyć. To daj mi jeszcze kilka przykładów tego typu myślenia, tego typu rozumienia. W porządku, to spełniło swoje. Udało się, tak. Czy zdarzały się na Pana wykładach jakieś ciekawe, śmieszne sytuacje w myśl doktryny filozoficznej radości myślenia? Ładnie Pan to powiedział. Doktryny filozoficznej, tak, to chodzi o to, że filozofię można uprawiać na różne sposoby. Świat współczesny jest dość bogaty, postmodernizm, tu nie ma żadnych wątpliwości. Tę doktrynę radości myślenia rozwijał w Polsce Henryk Elsenberg. To ważna postać, taki klimat gdzieś filozofii egzystencjalnej, refleksji aksjologicznej, no istotny dla doświadczenia edukacyjnego, szczególnie młodych ludzi. Pytał Pan o takie sytuacje, no może takie właśnie o anegdotycznym charakterze. Mam zwyczaj zadawać studentom przed kolokwium pytania przykładowe, jakie mogą być. No i jednej grupie zadałem, to był wstępny kurs do filozofii, zadałem pytanie
pod tytułem Piętno myślenia, przepraszam, Piętno filozofii. Piętno filozofii. No i myślałem, że wszystko jest w porządku. Za tydzień przychodzę na zajęcia i mam wielką awanturę. Pytam się zdezorientowanym, o co chodzi, co jest grane. To słyszę, proszę pana, ale w internecie to nie ma takiego hasła jak piętno filozofii. Chyba tę samą anegdotę opowiadał pan na jednym z naszych wykładów. Być może, tak. To tak, to nieraz to się powtarza. A druga historia dotyczy sposobów postrzegania rzeczywistości, a tu chodziło dokładniej o koncepcję Boga. Mianowicie był taki problem, w jaki sposób Boga poznajemy, czy Boga doświadczamy. No i oczywiście najprostsze, to co człowiek ma i to co studia, no to się kojarzy z rozumieniem. No to czy poznajemy Boga rozumem? No to dyskusje oczywiście teologów, na ile to poznanie jest racjonalne, ale jest tego typu sugestia, propozycja czy idea rozwijana. To jest pytanie o poznanie Boga, więc różne wątki, bo oczywiście podstawowe to poznanie duchowe, tak? No i tak sobie rozważamy, dyskutujemy, no i wreszcie się pytam, no proszę państwa, a czy można Boga poznać zmysłami? Poznanie, cały nurt sensualizm, tak? Poznanie poprzez zmysły. No oczywiście spodziewałem się, że no jak Boga zmysłami? No oczywiście, że nie. Ale jedna studentka była genialna i mówi, oczywiście, że można Boga poznać zmysłami. No to taki zaciekawiony, pytam się, no a jak tego Boga tymi zmysłami poznasz? To bardzo prosto. Przecież pan wie, że jak się wchodzi do kościoła, to tam tak pachnie. No tak. W pewnym sensie miała rację. W pewnym sensie miała rację. W pokrętnym sensie. No właśnie, potem sobie myślałem, ale przecież okadzanie ołtarza, to przecież też jest jakaś istotna czynność, tak? To jakoś działa, tak? To nie jest takie obojętne, no ale do dzisiaj tak, że to jednak taki bardziej anegdotyczny charakter. Dziękuję panu bardzo za udzielenie wywiadu. Dziękuję również.